Dzisiaj część czwarta dla zaawansowanych. Rozwiązać krzyżówkę to ein Kreuzwort Rätsel. Ein Kreuzwort Rätsel lösen. Przykład. Hast du das Kreuzwort Rätsel gelöst? Czyli rozwiązałeś tę krzyżówkę? Zająć pierwsze miejsce, na przykład w sporcie, to den ersten Platz. Den ersten Platz belegen. Przykład. Er hat den ersten Platz belegt. Czyli on zajął pierwsze miejsce. Rozegrać mecz to das Spiel. Das Spiel austragen. Przykład. Das Spiel wurde in Madrid ausgetragen. Czyli mecz został rozegrany w Madrycie. Jest to zdanie w stronie biernej, moi drodzy. Wurde ausgetragen. Czyli wurde i trzecia forma czasownika. Przekroczyć dozwoloną prędkość to die Geschwindigkeit. Die Geschwindigkeit überschreiten. Przykład. Du hast die Geschwindigkeit überschritten. Czyli przekroczyłeś prędkość. Dać komuś pierwszeństwo przejazdu to albo przestrzegać, może przestrzegać pierwszeństwa przejazdu to die Vorfahrt. Die Vorfahrt beachten. Przestrzegać. Przykład. Du musst die Vorfahrt beachten. Czyli musisz przestrzegać pierwszeństwa przejazdu. Spóźnić się na przykład na pociąg to den Zug. Den Zug verpassen. Przykład. Er hat leider den Zug verpasst. Czyli on niestety spóźnił się na pociąg. Rzucić palenie to mit dem Rauchen. Mit dem Rauchen aufhören. Przykład. Ich habe vor 20 Jahren mit dem Rauchen aufgehört. Czyli rzuciłem palenie 20 lat temu. Rozbić namiot to das Zelt. Das Zelt aufschlagen. Przykład. Wo können wir das Zelt aufschlagen? Czyli
Gdzie możemy rozbić namiot? Czynić, robić, przygotowania do podróży, to jest bardzo popularny zwrot po niemiecku, to die Reisevorbereitungen. Die Reisevorbereitungen treffen. Przykład. Habt ihr schon die Reisevorbereitungen getroffen? Czyli przygotowywaliście się już do podróży? Potwierdzić rezerwację to die Reservierung. Die Reservierung bestätigen. Przykład. Hast du schon die Reservierung bestätigt? Czyli czy ty już potwierdziłeś rezerwację? Sprzątać pokój to das Zimmer. Das Zimmer aufräumen. Przykład. Hast du schon dein Zimmer aufgeräumt? Czyli czy posprzątałeś już pokój? Złożyć wniosek o wizę, na przykład do Australii czy do innych krajów, gdzie jeszcze potrzebujemy tej wizy, to das Visum. Das Visum beantragen. Przykład. Ich habe das Visum nach Australien beantragt. Czyli złożyłem wniosek o wizę do Australii. Dać sobie uszyć na przykład sukienkę to sich ein Kleid. Sich ein Kleid nähen lassen. Przypominam, że to jest usługa, dlatego lassen. Przykład. Hast du dein Hochzeitskleid nähen lassen? Czyli czy ty sobie dałaś uszyć swoją suknię ślubną?